wielofunkcyjna pilarka Tryton TPW600 dostarczana jest w wygodnej i trwałej walizce narzędziowej. W pilarce możemy zastosować tarcze diamentowe, węglikowe oraz stalowe pilarskie o średnicy 89 mm i ciąć szeroką gamę materiałów, od płytek ceramicznych przez elementy drewniane do aluminium. Tarcze zmienia się łatwo dzięki blokadzie wrzeciona, używając klucza trzpieniowego znajdującego się na wyposażeniu pilarki. Tarczą diamentową z powodzeniem wykonamy cięcie ceramicznych płytek ściennych, uzyskując bardzo dobry efekt jakościowy. Pilarka została wyposażona w prowadnicę równoległą, precyzującą cięcie dłuższych elementów. Dzięki niej dokładnie przytniemy na przykład płytki ceramiczne, co pozwoli nam na estetyczne ich ułożenie. W pilarce nie tylko możemy zastosować prowadnicę równoległą, ale także szyny prowadzące oraz przykładnice kątowe. Dzięki przykładnicy kątowej dokładnie skośnie dotkniemy płytki ściennej. Używając jej, bezproblemowo wykonamy też cięcia w karo, np. granitowej płytki podłogowej. Dokładne ustawienie przykładnicy kątowej oraz obrabianego elementu umożliwia czytelna podziałka kątowa i listwa oporowa. Za pomocą przykładnicy dotkniemy i płytki, i różnego rodzaju listwy. Dlatego precyzyjne, skośne docięcie opaski drzwiowej z użyciem tarczy pilarskiej jest czynnością łatwą do wykonania dla każdego użytkownika pilarki. Dzięki mocnemu 600-watowemu silnikowi elektrycznemu i optymalnym obrotom 5500 na minutę, cięcie podłogowej deski berlineckiej z użyciem węglikowej tarczy pilarskiej oraz prowadnicy równoległej przebiega szybko i przy tym daje wysokiej jakości rezultaty. Ważną częścią wyposażenia są szyny prowadzące, które umożliwiają cięcie długich elementów w wyniku możliwości ich łączenia w jedną prowadnicę praktycznie o dowolnej długości. W zestawie dostępne są 3 szyny. Szyny prowadzące doskonale sprawdzają się podczas wycinania na przykład płyt meblowych z użyciem węglikowej tarczy pilarskiej. Pilarkę wyposażono w łatwą w obsłudze regulację głębokości cięcia od 0 do 28,5 mm z podziałką. Też kruciec do podłączenia węża odkurzacza. I
Jest i laser rzutujący linię żazu w celu osiągnięcia wysokiej dokładności cięcia. O podłączeniu pilarki do sieci elektrycznej informuje lampka kontrolna. Pilarką nie tylko obrobimy ceramikę i drewno, ale także za pomocą stalowej tarczy pilarskiej przetniemy elementy aluminiowe. Tryton TPW600K to urządzenie uniwersalne, którym obrobimy efektywnie szeroką gamę materiałów. Dostępne są do niego systemowe akcesoria, które ułatwiają i precyzują cięcie, jak też zapewniają czyste środowisko pracy.